Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z tej giery, w której próbuję zdobyć platynkę. Jeszcze kilka odcinków i mam nadzieję, że wpadnie platynka i będzie można spokojnie odłożyć ten tytuł na półkę. Zerknijmy, co tam nas czeka. Najgorzej będzie, tak jak nieraz już powtarzałem, ze smołowaniem dróg. Bardzo długo się to robi, a 7 jeszcze razy trzeba zrobić. To chyba najszybciej zejdzie. 3 odcinki i powinniśmy to skończyć. W 4 odcinku byśmy skończyli młot pneumatyczny i wtedy zostanie 3-4 odcinki. Nie, no dobra. Jeden odcinek, bo w jednym odcinku potrafię zrobić 4 zalecenia. Chociaż no dobra, to się długo robi, nie? To może na jeden odcinek 3 zalecenia się uda zrobić. Już. Brama mi się nie chciała otworzyć. Niesamowite. Dobra. Separator, przytnij drzewa, ustaw słupki, to nie to. O, za pierwszym razem nic nie trafiliśmy. Niepokojące. Chyba... O, dobra, mamy napraw asfalcik. Dobra, to zaczynamy dzisiaj od naprawy asfaltosa. Czyli zapewne młot pneumatyczny, te sprawy, wiaderko. I lecimy. Odpalamy. Trzeba będzie 4 barierki wziąć? A nie, to jest ten. To nie to, co myślałem. Trzeba 5 sygnalizatorów będzie rozstawić. Niestety. Zaraz może od tej strony. Chciał zasadniczo, czy się będę kręcił w lewo, czy w prawo. Ta sama droga. Raczej. Dajesz. Okej. Teraz te cudaki. Proszę. Miałem z nimi problemy, żeby je dobrze podnieść. No dajesz. Kolego, dajesz. Nie mamy czasu. Jak najwięcej, żeby zrobić w jednym odcinku. Ideolo to by było zrobić z 5 zleceń w jednym odcinku, ale zauważyłem, że ledwo się z 4 wyrabiam, niestety. Dobra. Młotek. Proszę bardzo. Zagęszczarka, czyli to. Mamy to jest ubijak albo coś. Wiaderko rozmaitości, teraz pewnie to. Jedno, drugie. I słupeczki. I na sam koniec taczka. Dobra, obracaj się. Pykuś, zamykamy, siadamy, robimy kółeczko. I szukamy, gdzie jest nasza dziurka. Ostatnia dziurka była, że się na lewo z bazy wyjeżdżało. Tutaj mamy w innym miejscu. Czyli jednak
Aha, chociaż to może droga federalna, to była droga powiatowa, no dobra. Ale... potrafi, jak widać, być dziurka w różnych miejscach, chociaż to chyba robiłem ostatnio. Jakoś tak pamiętam. Z drugiej strony już tyle razy to powtarzałem, że... A, światełko, dobra. Zapomniałem. Dobra. Taczka, odłoń. Dziękuję. Pierwsze światełko. Aj, plus jest taki, że na szczęście nie trzeba daleko biegać. Ale... te pięć słupków trzeba będzie rozstawić. Z tym się schodzi. Troszeczkę. Generalnie w tym zleceniu jest tak, że... minuta roboty, a nie wiem, tam 7 minut rozstawiania i zbierania tego. Takie to niestety życie. Raz, dwa i trzy. Jeszcze cztery rzeczy do postawienia. Tak, jak zawsze. Muszę zamknąć od czasu do czasu. No, weźmiesz czy nie weźmiesz? Czemu on tego nie chce wziąć? Aha. Postaw nie ma ułożonych, więc żeby gra się czasem nie zablokowała, nie pozwala mi tego wziąć. No. Teraz nie oblało mi się z taczką wracać, no ale dwa razy będę biegał. Już mogę z tą taczką wrócić, kurde. Wsuwamy młot pneumatyczny z tamtej strony, serio. I już działa. Kółeczko. Nigdy nie pamiętam, czy mam się coś ruszać, czy coś. Czy nie, stać w miejscu. Dobra. Załaduj teraz, co to pewnie? Trzeba wylać. Tutaj leje, tam się zakleja. Spoko. Nie wnikajmy. Chyba lepiej się nie ruszać. Chociaż... nie wiem. Dobra. No i cóż. I tyle. Ile było? Minuta roboty? Teraz trzeba zabijać... zbierać zabawki.
kurde, no. No serio, powinien być inny przycisk do zamykania i otwierania. Zawsze uda mi się trafić. Ej, nos swędzi. Jak nie ucho, to oko, to nos. Jak to możliwe? Jak to moja mamuśka jakieś mówiła? Jak swędzi, to znaczy, że się nie umyłeś. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ale raczej się regularnie myję. Raz w miesiącu. Nie, no oczywiście, że częściej się myję, ale ten... Najważniejsze. Teorie starszych ludzi to po prostu są zawsze mocne. Ale może coś tam jest, no. Pewne rzeczy jak się nie myje, to swędzą. Temat. Ta. Taki normalnie korek się zrobi. A oni czekają. Dobra. Zmieniamy światełko. Zapalamy. Dziękuję. A i wracamy. Zobaczymy, co tam mamy ciekawego do wzięcia. W sumie tak się zastanawiam, czy by gry na nowo nie rozpocząć. Czy już nie wykorzystałem pewnych napraw, zaleceń. Dlatego nie chcę mi się teraz powtarzać za bardzo. Chyba tak zrobię, że jak oddam tego to zlecenie zakończę, to robię na nowo. Uruchamiam grę. Wiaderko zapewne. Tak, na pewno na lusterku dobrze zaparkuję. Ja mam talent do parkowania tyłem. W każdej grze mi się udaje. Czy się to taki sarkazmik? Moja pięta Achillesowa. Parkowanie w grach bez kamery zewnętrznej. Prawie mi się nigdy nie udaje. Prawie. Serio, tak daleko? Panie. To w sumie nie wiem, czy w tym wypadku było dobrze parkować tyłem. Chyba nie. Podjedźmy trochę. Reszta towaru idzie tutaj. Dobra. Sięgniesz? Sięgniesz. Teraz młotek. Bateria. Znaczy akumulatory. Tak zakładam, że tym są akumulatory. Dobrze, że ich nie trzeba na noc, nie?
do kontaktu podłączać, żeby się naładowały na następny dzień. Na szczęście gra o nas tego nie wymaga. No. To jest z tych czterech zleceń, które mi zostały, najszybciej się robi. A zeszło mi 15 minut. Lipa, panie, lipa. Dobra, jeszcze zobaczę na szybko. Może wpadnie mi coś ciekawego. Ale raczej powinienem zrobić ten restart. Tak, dobra, robimy restarcik. Dobra, w końcu mamy ustawianie znaków. Trochę się zeszło. Powiem szczerze. Ustawianie znaków. Przesuniętych. Na szczęście kolejność, jak widać, dowolna. Oho. Zapomniałem. Bramę otworzyć. To też jest w miarę przyjemne zadanko. Tylko niedobre w nim jest to, że znaki mogą być na autostradzie po przeciwnej stronie. Wtedy trzeba będzie kółko robić albo jechać pod prąd. Ale... Róbmy na razie swoje. Ta muzyka zawsze dobrze wpadała w ucho i wpada. Oj, nie w tą stronę. Ta. Zawracamy, drodzy widzowie, z powrotem. Jeszcze tylko 6 znaków. Traf. Aj, w to i z powrotem.
dajesz, Szczepan, dajesz. Czy tam Steven? Nie wiem, jak tutaj moja postać się nazywa. Jakoś po niemiecku pewnie. Oj, czuję, że teraz coś będzie na autostradzie. I mam przeczucie, że pod prąd, żeby pojechać. Ostatnio, tak jak miałem przeczucie, to dwa razy się pomyliłem. Oby tym razem tak nie było. Wydaje mi się, że trzeba tutaj pojechać pod prąd. Dobrze jadę. Dobrze pamiętałem. No i właśnie to jest w tych zadaniach zwalone. Ale przejechałem normalnie? Pokazuje ci kierunek, ale nie pokazuje ci, że jest po drugiej stronie. Lipa, panie. Tak jak to już pewnie nieraz powtarzałem, pół biedy by było, jakby się dało tą barierkę przeskoczyć po środku autostrady, ale się nie da. To przypuszczam, że będzie znak przy wjeździe w autostrady po prawej stronie. Zawsze tego jakby wypatrywałem, ale to w tym innym zaleceniu, co się znaki stawia. Zawsze mi tego jakoś brakowało. A to jest po prostu poprawianie znaku, a nie stawianie. Znaczy wstawianie nowego, drugiego. Dokładnie. Bo jak się wstawia brakujące znaki, to tutaj po lewej. Trzeba wstawić, a tutaj wyraźnie jest tylko i wyłącznie do ustawienia w pionie. Tu można pyrgnąć się przez barierki. Ale przez te środkowe już nie. Taka niedobra ta gra. Ale... mam nadzieję, że 2-3 odcinki i będzie wielki finał. Będzie platynka. Będę miał spokój, że gra zaliczona na 100%. I będę należał do tam 0,6% no life'ów, którzy też to tego dokonali. Trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby w tej grze platynę zrobić. Znaczy generalnie nie powiem, że mi się źle gra, ale generalnie no już można było spokojnie to zakończyć dawno. Te zadania są po prostu zlecenia w sumie tak powtarzalne. Nie ma jakiegoś, nie wiem, randomowego tworzenia tych zadań, że w różnych miejscach tych dróg się tworzą. Tylko jak twórcy sobie ustalili, że w tym miejscu na drodze, nie, tam powiatowej albo sieci dróg ma być, to tyle. Ej, moje przeczucie mówi, że obym się nie pomylił. Że będzie pod prąd.
no, pewnie się pomylę zaraz. Tak nie może być, żebym się nie mylił. Mam nadzieję, że z daleka zobaczę. Najwyżej się cofnę. Na razie nic nie widzę. Czy trafiłem, czy nie trafiłem? Trafiłem. No, mówiłem, bym pojechał tak, jak mi ten mapa pokazywała i bym tutaj musiał zawrotkę robić. Chore to jest. Takie sztuczne wydłużanie czasu. No, dasz radę. Dziękuję. Nie przywaliłem? Chyba się zatrzymał. No i tutaj też mi się wydaje, że jest po lewej stronie autostrady, czyli żeby pojechać pod prąd. No chyba, że się mylę, no. Ale jadę pod prąd. Wydaje mi się, że będzie po przeciwnej stronie. Da się stąd zobaczyć. Nic nie widzę. Razy dobrze obstawiłem. Zobaczymy, czy trzeci raz też będzie ok. Tak. Trzy razy jest pod prąd. Znaczy z innej strony. Niż by mnie gra pokierowała. Ciekawe, czy to zapamiętam. To akurat w tym zaleceniu gra kieruje zawsze tak samo. W tej samej kolejności. No i wracamy na bazę, proszę Państwa. I oby szybko wpadło kolejne zalecenie, które chcę zrobić. Wypadałoby się rzeczy teraz smałowanie drogi zrobić, czy tam położenie asfaltu, nie pamiętam, jak to się nazywa. Najbardziej czasochłonne. Tylko oczywiście trzeba jeszcze dojechać do bazy i mieć nadzieję, że gra się nie zawiesi. Jak to ma zwyczaju, ostatnio mój plejak, nie wiem czemu, ale uwielbia się wieszać. Co prawda odpukać, jak nagrywałem Miazmę, było spoko. Tą grę o zamku też było spoko. Więc może mu przeszło, nie wiem. Albo sądy wypuściło te nowe firmware'y poprawiające stabilność. Że oni się zajmują tym cinemem bardziej. A stare konsole już mają głęboko. Zresztą mówi się, że za rok, półtora będzie prosiak, wersja Pro. Ale powiem szczerze, nie wiem, czy będę inwestował w konsolę. Zobaczę. Może jak znajdę kupca. W zależności, co tam wyjdzie, nie? Jak będzie Xbox Pro, to trzeba będzie zhandlować Xboxa. Może ktoś z moich widzów by chciał, biorąc pod uwagę,
że ostatnio można było Xboxa Series X kupić za 1500 zł niecałe. Szok. Kontynuuj. Nie to. Chciałem zobaczyć. Tam się prace posuwają. Wskoczyło 80, tak? Bo było 70, mi się wydaje. Dobra. Zobaczmy. Wymień barierki. O, na prof asfalt. No to już dzisiaj robiliśmy, ale dobra. Grunt, że zalicza się do... No, do trofeum. Czy zrobię to, czy zrobię tamto. To nieważne. I tak muszę to zrobić i tak. I jak to mówią? Powtórka z rozrywki. W sumie w miarę jakby łatwiej się to wrzuca niż zrzuca. Serio. Za blisko zaparkowałem. Super. Fantastycznie. W sumie niezłe parkowanie. Wszystko w zasięgu. Teraz tylko ta nieszczęsna taczka. Idziemy. Ciekawe, czy to ten sam... Nie, inny. Wtedy była chyba druga federalna, teraz mamy powiatową. Czyli w tym miejscu. Naprawiamy. Teraz. Światełko uruchomione. To... Ciekawe, czy to się da na taczkę. Da się, ale... Chyba szybciej bez taczki to zaniosę. Tego, z tego co pamiętam, się nie da, ta... No to z tym idzie dużo wolniej. Niestety. No i teraz tylko 5 sygnalizatorów i z głowy. Tym razem zacznę od góry.
jakby to miało jakieś znaczenie. Chyba ogólnie tak lepiej, jak zaczynam od góry, zauważam. A teraz już jedziemy i to zostawiamy. Wracamy się po młota. I tyle. Daj młota. Teraz wiadereczko. Jak zwane zagęszczarką. Zagęszczaj, zagęszczaj. No i spoko. I zabieramy zabaweczki teraz. Leć, leć. Cios nie, dobra. Wsadzę taszkę na końcu, bo pamiętam, że raz mi się zdarzyło, że jak taczkę wcześniej położyłem, to coś było koślało. Nie pomyśli. Jakiś skrypt zaburzyłem. Więc trzymajmy się tego, co gra mniej więcej chce. Taczka. Zamykamy. Światełko jest ok. O, jak ładnie zahamował. Podobało mi się. No i trzecie zlecenie dzisiaj zrobione. Weźmiemy jeszcze czwarte.
chyba trzecie. Trzecie, ta. Zobaczymy, co tam na koniec dzisiaj wypadnie. Dobra. Wiadereczko. Wiem, że powinienem tyłem to zaparkować tam. Już olać to. Chociaż, kurde, to strasznie daleko będzie sięgać. No, weźmiesz. Ale, jakoś dajmy radę. Jakiś zadziwiająco daleki zasięg ma. Tak już nie dam rady. Trudno. Nie chcę mi się przestawiać. Zanim ja to przestawię, ustawię to i zdążę tutaj w takiej pozycji to wyładować. Przejść. Serio. Wszystkie drzwiczki otworzę. Ha. O, w sumie nie musiałem. Dobra. Się ustawiam. No. Hej, parkowanko. Się czymś. Tak, to jeszcze dwie naprawy nam zostały. Czyli tylko nie było stawianie znaków na świeżo, nowych i smowania dróg. Dajesz. Dobra, mamy ustawianie znaków. To bierzemy. To jest ta gorsza wersja, bo trzeba te znaki na nowo poustawiać. Tego akurat nie pamiętam za dobrze. Trzeba zrobić i tak. Może tak.
wydaje mi się, że te znaki są w miarę blisko środka. Tak mi się wydaje. Nie to chciałem, kurde. O, da się odłożyć. Tak. Dobra, zobaczmy, jak tam nam gra ułożyła dzisiaj. To niestety, jak będziemy przejeżdżać obok miejsca, gdzie mielibyśmy ten znak postawić, to i tak musimy robić tak, jak nam się kolejność wyświetla. Niestety. Co ja tu wylosowałem? Jak daleko, kurde. Mam nadzieję, że to nie jest autostrada. Nie. To akurat jest zjazd z autostrady. Dobra. Czyli wylosowała się lewa strona. Ej, ale mi podjechał koleś? Słabo mi się rozłożyło raczej dzisiaj. Teraz lewego. Aj, przynajmniej dobrze skręca. No i teraz z powrotem wracamy na drogę, przez którą przejeżdżaliśmy. Mogliśmy już pewnie to zamontować, jakbyśmy wiedzieli i mogli, ale jak widać, musimy niestety powracać z powrotem. Tu przypuszczam, że będzie jelonek. Chyba. Jelonek. No dokładnie. Teraz powinno być bliżej środka raczej.
przynajmniej 5 razy już tędy przejeżdżałem. Mogę ten znak już dawno postawić. Ale nie. Co teraz będzie znak stopu, założę się. Ej, koleś. Mamy znak stopu. O, fajnie, muzyka przestała grać. Czyli gra mi się zwiesiła. Super, fajnie. Uno momento. Tylko skromny restarcik. Nagrywarka mi się przycięła. Z moją złośliwość rzeczy martwych. Teraz raczej zalatuje mi wjazdem na autostradę i to raczej pod prąd. Raczej pod prąd. No jedziesz, Stefan. Normalnie aż muzyka ucichła. No chyba, że się mylę i będzie po prawej stronie. Oby nie. Nie, nie pomyliłem się. Coś tam zaczynam powoli zapamiętywać. Tego znaku to nie kojarzę. Ale jeszcze tylko 4. Okidoki. Pewnie po przeciwnej stronie skrzyżowania. Tam jeszcze nie byłem. No chyba, że będzie zakręt w prawo. To się zdziwię. Aha, jest w prawo. No to się zdziwiłem. Okej. Myślałem, że prosto przed nami. Może jest znak... A nie, będzie dobrze, po prawej będzie, na autostradzie. Na pewno przy wjeździe na autostradę też będzie znak. Czyli tutaj po prawej. Ale najpierw jedziemy do tego znaku po lewej. Znaczy tutaj na lewo. Na lewo, czyli na prawo. I raczej się cofnę pod prąd. Już widać. Chyba. Akurat tego nie pamiętam. Możesz pod
wskoczyć, cokolwiek. Nie ten? No to nieładnie, że to nie ten. No to ten na pewno. Teraz przypuszczam, będzie znak do ustawienia przez wjeździe. To na ogół był ostatni znak, który stawiałem. Coś ostro dzisiaj kolejność namieszałem. 2 czy 3 razy go jako ostatniego robiłem. No cóż. Tak jak mówiłem, on jest tutaj. O serio, trzeba być aż tak dokładnym. Jeszcze 2. Tylko 2, jeszcze 2. To w lewo? Myślałem, że na autostradzie. Kurde, ale zakręt mi wyszedł. Skręt w sumie. Przepraszam, będzie ten. Nie? No możesz wziąć. Dziękuję. 2 razy się pomyliłem. A możesz go odłożyć? Tak nie bardzo. Ty no. On nie chce mi tego odłożyć. Super. Nie chcę mi go odłożyć. Zbagowało się. Chyba. Please, please, odłóż to. No nie. Mogę. Na serio. Mogę. Tak nie może być. No serio, zbagowało się. Mogę tylko klapę podnieść. Nie łapie mi, że chcę to odłożyć. Proszę. Dokładnie. Działa tylko to, że klapę chcę odłożyć. Aj, wiecie co? To ja to chromolę, że tak powiem. Tak powiem. Jak oni mi tak. Tragedia. No nic. Już i tak jest późno. Trudno. Będą tylko 3 zlecenia dzisiaj zrobione. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejne siłą rzeczy zapraszam następny poniedziałek. Hej.